Siemano, idziemy do przodku teraz i widzimy się po. Tak, mamy już po robocie poprzątane. Mam już ładowareczka, stoi w gotowości. Po śniadanku wrócę i będę wozić obornik. Tak to wygląda. Już po przątku teraz idę wcinać obie. Śniadanko, to do zobaczyska. Jedziemy na gnojownik, żeby załadować obornik. Ruszyłem po śniadanku. Tutaj krowy sąsiada. Jedziemy powoli, bo tu dziury są. Ciągnik musi się rozgrzać jeszcze powoli, ponieważ stał całą noc. Olej musi się rozgrzać, wspomaganie będzie lepiej chodzić. Ogólnie musi się rozgrzać traktor, żeby dalej pracować. Elegancko rozrzut niczek. Lecimy. Widzimy się za chwilę. To elegancka beczka, jak będę ładował. Jesteśmy już w ładowarce. Będziemy ładować teraz. Jedziemy, elegancko jedziemy pod rozrzutnik. Teraz załadować. Krówki jeszcze siedzą w oborze, bo zimno jest. I muszę jeszcze naładować do końca, wywieźć do końca obornik, dopiero wtedy pójdą na dwór. Ładowareczka sobie daje radę, praktycznie jakby nic nie robiła. Jest dobrze, elegancko. Mało nabrałem, bo trochę dużo słomy jest. Trzeba jechać dalej. Na ten rozrzutnik wchodzą 3-4 łyżki, zależy jaka, ile się uda nabrać łyżkę.
ciśniemy. Jeszcze zostały mi jakieś z 3, góra 4 rozrzutniki. Także niedużo. Załadowany rozrzutnik z 10-14 chodzi. 10-14 praktycznie nie ma co robić. Ten rozrzutnik jest trochę za duży dla 60, a dla 10-14 jest za mały po prostu. I tak to jest. Widzimy się za chwilę, bo trzeba wywieźć. Jedziemy, lecimy. Obornik tam jak widać leci. Ciśniemy. 10-14 spokojnie daje radę, bez niczego. Ogólnie wywożę obornik po starym paśniku. Już był stary, trzeba było go stależować i się zaora go teraz na zimę. Na wiosnę będzie nowy. No i tyle. Ciśniemy dalej. Dobrze, wczoraj zacząłem, wywiozłem od krów i połowę, ponad połowę od cieląt i byków i dzisiaj jeszcze mi zostało do dokończenia. Trzeba to zrobić, bo zima idzie, nie będzie można jeszcze trochę wywozić obornika i będzie lipa. Ogólnie jeżdżę na zwolnionej dwójce, bo chcę większość pola zagnoić, nie tak dużo, żeby później orać na części, bo na raz od razu wszystko zaorać i spokój. Wtedy na wiosnę się ładnie rozbronuje i poprawi się i sieje się i jest jak na stole, a nie wtedy takie bryły. Na wiosnę to bardzo albo coś. Teraz w miarę popadało, w miarę mokro jest. No, tu sąsiada już ładnie urośnięte jest zboże. Nie wiem co to jest, pszenica będzie pewnie. Posłuchamy dźwięku Ursusa. Elegancko kręcimy. Dalej trzeba gnoić po drugiej części pola. Odpalamy, tutaj przekaźnik odpalam taką dużą bajką. Już chodzi. Jak widać. Ogólnie to jest mój taki pierwszy ala vlog. Znaczy no w sumie drugi, ale pierwszy teraz już tak mniej więcej ogarnięty. Trochę tak dziwnie mi jest, katrema trochę, więc nie wiem jak wyjdzie to. Staram się, żeby było jak najlepiej oczywiście, ale tak czasami tak nie wyjdzie. O, elegancko widać. Trochę buja, bo kępy są, dziury duże, dlatego trzeba go zaorać. Elegancko kawałek się kręci. Tam przyczepy stoją, stodoła wielka.
radar mniej więcej pusty jest, to wyłączamy. Gaz. Można lecieć teraz. Ładnie przyczepki stoją. Stodoła jak trzeba, ale już się sypie. Rok, góra, dwa, będzie po niej. Kubeczkowóz elegancki. No nic to. To później, do dalszej części dnia. Trzymajcie się. Tak, maszynki już pomyte. Prawie po robocie, jeszcze mi zostało wyrzucić obornik, pościelić, wydoić krowy i spać do na jutrzejszego dnia. Skręcić wam ten filmik. No. Jeżeli się wam podoba, to zostawcie lajka, suba i tyle. No. To na razie, siemaneczko, cześć.